Teraz, gdy wielu z nas sądzi, że odbierają nam szansę na Polskę naszych marzeń, potrzeba nam nadziei, zdecydowania i odwagi. Dlatego kandyduję do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej jako kandydat zjednoczonej opozycji. Zjednoczonej, ale różnej, tak jak różni są Polacy, połączeni jednak wizją normalnego kraju. Nasze milczenie, nasza rezygnacja jest szansą dla tych, którzy mają złe intencje. Dla mnie największym komplementem jest, kiedy słyszę: dziękujemy za to, co powiedziałeś w Sejmie. Powiedziałeś to, co my chcieliśmy im powiedzieć. Polska polityka, która dzisiaj jest debatą między panem z Żoliborza, wójtem Brzeszcz i plebanem z Torunia, też przejdzie do historii, że jest pan tylko jednym z galerii całej grupy niby przywódców, niby prezydenta, niby premiera, niby ministrów w coraz bardziej niby demokracji. Dlatego kandyduję, choć wiem, że nie będzie łatwo. Chcę zdobyć dla opozycji okręg, z którego słyszeliśmy, że smog to problem czysto teoretyczny, ale zupełnie praktyczny. 1 000 000 zł z budżetu Ministerstwa Zdrowia popłynął zamiast na leczenie na konto pewnej toruńskiej rozgłośni. Kiedy Michał zmagał się z chorobą, kiedy było mu ciężko, wiele musiał w sobie zmienić. Powiedział: Aniu, jeśli nie zmienię siebie, nie będę miał prawa mówić o zmienianiu Polski. Był i jest niesamowicie wytrwały. Lubi te zadania, które wydają się najtrudniejsze. Staję przed wami taki, jaki jestem, pełen niemałych wad, mając za sobą długą i krętą drogę, za którą biorę pełną odpowiedzialność. Nie wstydzę się powiedzieć, że warto uczyć się na błędach. Wybór, który przed nami, nie jest wyborem między tym, co było, a tym, co jest. Jest wyborem pomiędzy tym, co złości nas, czego boimy się tu i teraz, a lepszą przyszłością dla Polski, dla naszych dzieci. Michał Kamiński, będę waszym głosem w Senacie.